To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 12. Dzisiaj będę mówił o tanim podróżowaniu po świecie. Zaczynamy. Cześć i dzień dobry, witam Cię w 12 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam o tym, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. No właśnie, dzisiejszy odcinek podcastu będzie poświęcony tematowi taniego podróżowania po świecie. To jest taki temat, o który prosiliście mnie od czasu czerwcowego szkolenia Mądre Oszczędzanie. Wtedy prezentowałem kilka sposobów na obniżenie kosztów rezerwacji pokoi w hotelach. No ale tak szczerze mówiąc, to była tylko taka namiastka tego tematu. Przyznam się wam, że od tamtego czasu, w zasadzie od wakacji, szukałem eksperta, który pomógłby mi rozpracować ten temat. No i trafiłem na Krzysztofa Szymańskiego, jednego z twórców strony taniezwiedzanie.com. Dzisiaj Krzysztof będzie moim gościem. Krzysztof, pomimo dosyć młodego wieku, odwiedził już kilkadziesiąt krajów i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wcale nie wydał na to fortuny. Gdy go pierwszy raz spotkałem, to przekonałem się, że podróżowanie jest jego pasją, a ja kocham ludzi z pasją i lubię też, gdy przekuwają oni swoją pasję w biznes. Potrafią na swojej pasji również zarobić. Krzysztof razem ze swoimi współpracownikami prowadzi też taką stronę, która nazywa się tanieplanowanie.com, gdzie odpłatnie świadczy usługi planowania podróży dla tych osób, które nie chcą tego realizować samodzielnie. No i właśnie, dzisiaj Krzysztof opowie nam o tym, jak on to robi, jak on tanio podróżuje, jak znajduje bilety w dobrych cenach, gdzie śpi i jak organizuje swoje podróże. Od razu was też uprzedzę, że z Krzysztofem rozmawiało mi się tak dobrze, że nagraliśmy łącznie około 2 godzin materiału, także zdecydowałem się podzielić ten odcinek podcastu na 2 części. Pierwszą usłyszycie dzisiaj, a drugą dopiero za 2 tygodnie. Także w standardowym cyklu wydawniczym moich podcastów. I od razu mam dla was także propozycję. Wykorzystajcie, jeżeli chcecie, ten czas na to, żeby zadać Krzysztofowi dodatkowe pytania dotyczące tego tematu. Na wybrane z nich odpowiemy w kolejnym odcinku podcastu. No ale jeszcze zanim przejdę do głównego tematu, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, z którymi miałem okazję spotkać się podczas konferencji National Achievers Congress w ubiegłym tygodniu. Tak z pamięci mówiąc, Krzysztof, Kasia, Tomek, Ula, Michał, Piotr, Mateusz, Sandra z Hubertem. No strasznie się cieszę, że miałem okazję was spotkać, było mi bardzo, bardzo miło i też no, chcę wam również podziękować za to, że tak otwarcie dzieliliście się waszą krytyką dotyczącą jak oszczędzać pieniądze.pl, bardzo konstruktywną. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję i cieszę się, bo udało mi się też zanotować bardzo wiele tematów na kolejne artykuły. Dla tych ze słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą, no tak się skończyło to nasze spotkanie, że w zasadzie większość czasu spędziłem nie na sali wykładowej, tylko w kuluarach rozmawiając z uczestnikami kongresu. I tą moją taką subiektywną ocenę konferencji również umieściłem na blogu, także zapraszam do przeczytania tej relacji. Link tradycyjnie do wszystkich materiałów, do wszystkich elementów, które omawiam w tym odcinku podcastu, znajdziecie na stronie jakoszczędzaćpieniądze.pl/012, tak jak 12 odcinek podcastu. No a teraz już zapraszam was do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem. Cześć Krzysztof, witam serdecznie w podcaście Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ty chyba coś wiesz o oszczędzaniu, prawda? Hej, cześć. No myślę, że można tak powiedzieć.
Staram się może nie tyle żyć bardzo oszczędnie, ale na pewno podróżować oszczędnie. Super. Krzysztof, na pewno jest tak, że większość słuchaczy mojego podcastu nie wie w ogóle, z kim ja rozmawiam. Także jakbyś się mógł przedstawić i opowiedzieć, co robisz, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak zaczęła się twoja przygoda ze zwiedzaniem świata. Nazywam się Krzysztof Szymański, mam 24 lata i obecnie jestem studentem studiów magisterskich w Danii, na północy Danii, w Aalborgu. W sumie w Danii jestem dopiero od września, wcześniej mieszkałem i studiowałem w Polsce, zrobiłem sobie 2 lata przerwy, wtedy bardzo dużo podróżowałem, mieszkałem w Norwegii. No i tak od kilku lat intensywnie podróżuję. Jak się zaczęła przygoda? Myślę, że no, muszę tutaj wspomnieć o mojej rodzinie, bo to chyba rodzice w bardzo dużym stopniu mnie ukształtowali nazwijmy to, podróżnika. Pierwszy raz pojechałem z nimi za granicę chyba w wieku 9 lat czy 10. Pamiętam, że pojechaliśmy wtedy do Holandii, do Amsterdamu. Był to wyjazd zorganizowany z biurem podróży, bo na takie wtedy jeszcze jeździliśmy. No i tak raz na jakiś czas rodzice starali się zabierać mnie, a później mnie i moją siostrę, pokazać nam kawałek świata. Zazwyczaj były to wyjazdy europejskie, ale myślę, że jakby to mnie też zmotywowało do tego i we mnie w tą pasję we mnie obudziło, że teraz robię to, co robię. Po wyjeździe na uniwersytet, bo przeprowadziłem się do Wrocławia, moja rodzina mieszka w Szczecinie, tam dorastałem i tam mieszkałem aż do liceum. Po wyjeździe na studia do Wrocławia już zacząłem jakby coraz więcej podróżować na własną rękę. Miałem możliwość podjęcia jakiejś pracy i jakby w tym kierunku to powoli zaczęło iść, że zacząłem szukać różnych możliwości tanich wyjazdów. Właśnie planowałem sobie jakieś szalone wakacje i no myślę, że już tak po drugim roku studiów, czyli tak powiedzmy od 5 lat, no to już się zaczęło robić coraz bardziej intensywne, coraz bardziej szalone i tych podróży no, było tylko więcej i więcej. No właśnie, i to chyba zaskutkowało też przygotowaniem przez ciebie wspólnie ze znajomymi strony taniezwiedzanie.com, prawda? Tak. Będąc w Norwegii, nie ukrywam tego, miałem bardzo dużo czasu, ponieważ pracowałem tam, uczyłem się języka, ale no, oprócz tego moje życie było, powiedzmy to, dosyć przewidywalne i nawet mógłbym to określić troszkę nudne. Nie chciałem tego czasu zmarnować i tak szukałem jakiejś opcji dla ciebie. Nie wiedziałem, czy mam się zacząć uczyć grać na gitarze, czy uczyć się chińskiego, czy o innych szalonych rzeczach myśleć, czy nie wiem, składać origami. W pewnym momencie wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby zrobić w internecie taką stronę, której ja potrzebowałem, bo ja na taką stronę czekałem i jestem pewien, że gdyby ktoś taką stronę zrobił dla mnie, to ja bym z tej strony korzystał, bo stworzyliśmy stronę, która ma odpowiedzieć na pytanie, jak podróżować jak najwięcej, płacąc jak najmniej. Czyli nie skupiamy się zupełnie na takich rzeczach tradycyjnych, które można znaleźć, powiedzmy, ile kosztuje bilet wstępu na wieżę Eiffla, albo w jakich godzinach otwarty jest Louvre, albo ile kosztuje, nie wiem, zwiedzanie Camp Nou. Zupełnie nas to nie interesuje, ponieważ te informacje są bardzo łatwe do znalezienia w sieci, są w wielu miejscach, a my postanowiliśmy skupić się na tym, żeby dać ludziom po pierwsze udowodnić, że można zwiedzać tanio i trzeba, a po drugie, w jaki sposób to robić? Super, no to, że tak powiem, mamy wiele wspólnych tematów, jak widać. Tak, na pewno. Powiedz mi, powiedziałeś, od ilu lat podróżujesz, ale jakbyś mógł przybliżyć, ile miejsc już odwiedziłeś na świecie? Tak, no na początku myślę, że to tak Albo ile fajnie by. krajów? Tak, fajnie by to było, myślę, zrobić nawet samemu dla siebie takim wykresem, bo myślę, że to zaczynało się bardzo powoli, ale w pewnym momencie to niesamowicie przyspieszyło. Wiadomo, że praca w Norwegii też w jakimś sensie finansowo pozwalała mi, żeby tych podróży było jeszcze więcej. Uważam, że za swoje podróże rzadko kiedy przepłacam. No myślę, że w ogóle za nie przepłacam i zawsze staram się to zrobić jak najniższym kosztem, no ale wiadomo, że mogło być ich jeszcze więcej niż na przykład kiedy studiowałem w Polsce. I tych pieniędzy nie było aż tak dużo. Dlatego z pewnością już ponad 30 krajów odwiedziłem. Nawet jakiś czas Wow. temu mój przyjaciel kupił mi na urodziny taką mapę, na której kraje, które odwiedziliśmy, można zdrapać. To jest taka cała mapa zdrapka. Ostatnio to zrobiłem, także wisi w moim domu w Szczecinie. No i ponad z tego, co mi się udało naliczyć, to 32 kraje
już są na tej mapie zamazane, ale cały czas nie wygląda to jakoś bardzo imponująco, więc to wydaje się dużo, ale tak naprawdę jeszcze jest bardzo dużo miejsc do zobaczenia. No tak, do 30 jeszcze trochę czasu masz, nie? Tak, jeszcze trochę czasu mam, ale cały czas są jakieś plany i cały czas są kolejne podróże, także mapa będzie się zmieniać i będą się te kraje kolejne odkrywać. To ile dni w roku spędzasz w podróżach? To ciężko jest powiedzieć. Wiadomo, że zależy to od roku, zależy to też wiadomo od promocji, od mojego czasu, bo na przykład teraz jestem, chcąc nie chcąc, jestem uwiązany w Danii i no, uczelnia nie pozwala mi teraz za dużo podróżować, ale no, na przykład w ubiegłym roku, czyli w roku 2012 odwiedziłem 17 krajów, czyli myślę, że na pewno około 2 miesięcy byłem w podróży, może nawet, no myślę, że nawet więcej. Tak średnio staram się gdzieś jechać. Nie jest dla mnie nawet aż tak bardzo ważne, że ten wyjazd musi być długi. Niektórzy preferują takie bardzo długie wyjazdy, czyli na przykład 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc. Przygotowują się i robią jeden taki poważny wyjazd w roku. Moja taktyka jest trochę inna. Ja wolę wyjechać częściej, a krócej, czyli po prostu muszę mieć jakiś punkt. Muszę mieć jakiś wyjazd zaplanowany, bo wtedy się czuję jakoś lepiej z tym. Dlatego staram się, nawet będąc w Polsce teraz przez kilka miesięcy przed przyjazdem do Danii, starałem się średnio raz na miesiąc, półtora miesiąca wyskoczyć gdzieś nawet na weekend, nawet na 4-5 dni, ale jakby bardzo, bardzo mnie to zawsze cieszyło i napędza mnie to do takiego działania i nawet do takich codziennych życiowych czynności. No i super, no. Mogłoby się wydawać, że takie wyjazdy muszą cię kosztować fortunę, ale ja wiem, że wcale tak nie jest. Ja dla słuchaczy jeszcze powiem, że poznałem cię, Krzysztofie, na takim spotkaniu, które organizowałeś we wrześniu w tym roku, gdzie opowiadałeś o tym właśnie, jak tanio podróżować po świecie i ta prezentacja no, była absolutnie świetna, mi się strasznie podobała. No właśnie, to może takie prowokacyjne pytanie, czy naprawdę da się tanio podróżować po całym świecie? Czy możesz podać jakiś taki bardzo konkretny, namacalny przykład podróży gdzieś w egzotyczne miejsce wraz z kwotą, którą na taki wyjazd wydałeś? Odpowiadając tak bardzo, bardzo szczegółowo, da się naprawdę i mi się wydaje, że po prostu większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. My jesteśmy jeszcze takim narodem, gdzie ta taka kultura podróżowania nie jest aż tak rozwinięta jak w innych miejscach na świecie. Dlatego też u nas tak popularne są biura podróży i przez to tworzą się stereotypy, bo jeżeli zapytalibyśmy 10 osób na ulicy o przykładowy koszt jego zdaniem podróży do powiedzmy Tajlandii, to po pierwsze te odpowiedzi byłyby zupełnie inne, bo ci ludzie zazwyczaj nie mają w ogóle pojęcia, ile to powinno kosztować. Kiedyś robiliśmy taką sondę na potrzeby naszego portalu, no i wyniki były naprawdę szokujące. No bo jeżeli pójdziemy do biura podróży i zobaczymy, ile kosztuje wycieczka dwutygodniowa w Tajlandii, no to umówmy się, kogo na to stać, kogo stać, żeby zapłacić 6, 7, 8 tysięcy za dwutygodniowy wyjazd. No nie stać, no, nie na to nie stać i nie stać na to większości moich rówieśników i większości Polaków, myślę. W takim sensie, żeby to poświęcić, bardzo rzadko kiedy jedziemy sami, kiedy jedziemy z rodziną, musimy też zapłacić za rodzinę, więc to wszystko kosztuje i niestety, znaczy ja mam takie ambicje, żeby walczyć z tym stereotypem i żeby udowodnić to, że tak naprawdę podróże są dla każdego i podróżowanie na dzień dzisiejszy to jest rzecz, która zależy tylko i wyłącznie od naszych priorytetów. Jeżeli coś poświęcimy, to w zamian za to możemy mieć super wyjazdy i super wspomnienia. Dobrze właśnie, że zapytałeś o te konkretne przykłady, bo myślę, że wiele osób, które nas teraz słucha, może myśleć, okej, no ale co to znaczy podróżować tanio? Ile to jest tanio? No właśnie. Bo może dla niego to jest tanio, a może dla mnie to będzie bardzo drogo. No tak myśląc o kilku takich przykładach, powiedziałbym o mojej podróży do Chin i Hongkongu, gdzie pojechałem samemu i udało mi się upolować, bo tak to często określam, tanie bilety lotnicze i za całą wycieczkę, która trwała około 10 dni, przejechałem aż od Pekinu do Hongkongu drogą lądową i wracałem z Hongkongu, później dalej z Hongkongu leciałem już samolotem, zapłaciłem około 1900 zł, co tak naprawdę za taką samą wycieczkę z biurem podróży do Hiszpanii pewnie zapłacilibyśmy, no myślę, że podobne pieniądze. Poleciliśmy do Japonii z moimi znajomymi, gdzie udało nam się znaleźć bilety za 1000 zł w dwie strony. Nieźle. Jest to bardzo dobra cena.
No, tak minimum o połowę tańsza niż taka standardowa. USA, Stany Zjednoczone, Kanada za około 1000 zł, Peru w tamtym roku za 700 zł była promocja. Tak naprawdę chciałbym podkreślić, że moim zdaniem przez ostatnie 2 lata nie było miejsca na świecie, do którego nie dałoby się tanio dolecieć. No może jakieś malutkie wysepki, jakieś Polinezje francuskie czy coś, tam jest ciężko się dostać, ale jeżeli mówimy o kontynentach, jeżeli mówimy o krajach, które nie leżą gdzieś na jakichś wysepkach na środku oceanu, do każdego miejsca na świecie jesteśmy w stanie dojechać stosunkowo tanio, korzystając z promocji linii lotniczych. I myślę, że nawet Australia czy Nowa Zelandia, która jest uważana za, no, która jest, nawet nie jest uważana, po prostu jest miejscem bardzo drogim, żeby tam się dostać. Można to zrobić za nawet w granicach 2000 zł. No, tak myślę. Jestem, nie, Świetnie. jestem tego pewien. Świetnie, świetnie. No to widzisz, no podgrzaliśmy atmosferę, teraz słuchaczom trzeba powiedzieć, jak to zrobić, więc... Tak. No nie jest to aż tak łatwe, ale nie jest to także trudne, więc myślę, że po prostu po pierwsze to trzeba chcieć. Po pierwsze trzeba podjąć decyzję i jakby troszkę, bo ja tak jak mówię, czasem trzeba coś poświęcić, bo wydaje nam się, no dobrze, no loty kosztują powiedzmy tam te 300 zł, oni mówią, że takie tanie loty, noclegi też, no jakieś się da znaleźć, no przecież na miejscu trzeba jeść, trzeba pić, trzeba coś zobaczyć, oczywiście, ale to zależy tylko od tego, ile jesteśmy w stanie poświęcić. Ja na przykład lubię od czasu do czasu, nie wiem, wolę wyskoczyć sobie do Londynu i naprawdę nie wydać tam za dużo pieniędzy, bo jeżeli jedziemy tam, nie musimy jeść w restauracjach. Wszędzie są supermarkety i wszędzie będziemy w stanie kupić sobie jakieś tanie jedzenie, byleby tylko nie być głodnym. A samo to, że tam jesteśmy, że możemy sobie zjeść śniadanie, czy jakąś kanapkę sobie zrobić samemu pod Big Benem, czy po prostu posiedzieć sobie przy Buckingham Palace, czy przejść się po Hyde Parku, to no, dla mnie jest to coś niesamowitego i to samo polecam wszystkim, którzy nas teraz słuchają. Super, podróżnik z krwi i kości. No dobra, gdybyś miał w takim razie taki proces planowania w ogóle wyjazdu, podróży, rozbić na poszczególne etapy, no to na jakie kawałki to można podzielić? Tak, w moim wypadku, w przypadku to już jest raczej takie płynne. Ja nawet o tym planując swoje wyjazdy już to jest tak automatyczne, że nawet tego nie dzielę, ale myślę, że no są takie, myślę, że główne 3 etapy. Żeby to łatwo i tak przejrzyście i klarownie wytłumaczyć. Najważniejszy jest lot, najważniejszy jest transport. Nie zawsze to jest lot, czasem to jest pociąg, czasem to jest autobus. Najważniejszy jest jednak transport i to powinna być rzecz, od której zawsze powinniśmy zaczynać. Nigdy nie powinniśmy bukować hoteli, zanim, jeżeli nie mamy jeszcze lotów. Więc najpierw transport, później noclegi, a później na końcu. No i noclegi w sumie można też włączyć już taki etap takich przygotowań ogólnych, ale jeżeli to rozbijamy na 3, to powiedziałbym transport, noclegi i przygotowania ogólne. Przygotowania ogólne mam na myśli na przykład wizy. Musimy się wtedy dowiedzieć. Szczepienia, czy jakieś szczepienia powinniśmy zrobić, czy są wymagane, czy są zalecane. Ceny na miejscu, komunikacja na miejscu, czyli ile nas będą kosztować poruszanie się. No i taki ogólny research, czyli poszukiwania jakichś ciekawych miejsc w okolicy i oczywiście sposobów, jak dotrzeć tam tanio i na przykład jeżeli powiedzmy o Paryż możemy podać, czy jeżeli już mamy te bilety do Paryża, mamy już ten nocleg w Paryżu, to wtedy warto też poszukać, gdzie w tym Paryżu można oszczędzić, bo wiadomo, że jadąc do Paryża, no pewnie każdy z nas chciałby na tą wieżę Eiffla się wdrapać i wtedy warto poświęcić trochę czasu, przygotować się dokładniej i sprawdzić, czy na przykład są jakieś sposoby, żeby zamiast tych, nie wiem ile teraz to kosztuje, ale jak byłem ostatnio niedawno, to chyba 16 euro czy 18 euro kilkanaście euro, tak. Tak, kosztował wjazd, a nie każdy wiedział, że na przykład można to samo pokonać schodami, czyli może to zajmie więcej troszkę czasu, może to będzie męczące trochę bardziej, ale tak naprawdę możemy wtedy to widzieć stopniowo, bo z każdego poziomu możemy to obserwować, nie tylko tam, gdzie zawiezie nas winda i kosztowało to wtedy parę euro, 7 chyba euro czy 8 euro. 6 euro chyba z tego co kojarzę. Tak, 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 o dokładnie, 6 euro to mogło kosztować, także, ale często o tym nie wiemy i często mało kto z nas na przykład wie, że będąc obywatelem Unii Europejskiej, powiedzmy w Paryżu czy w wielu miastach na nasz dowód osobisty przysługują nam darmowe bilety, jeżeli jesteśmy młodsi, jeżeli mamy do 26 lat włącznie chyba. Czyli wtedy wystarczy tylko pokazać legitymację i w Paryżu nie wpłacimy ani za wejście do Luwru, ani za wejście do Wersalu, ani za wjazd na łuk triumfalny,
Oni się tym nie chwalą, bo czemu mieliby się Bo tym po co, chwalić? tak? Więc po prostu czasem trzeba spędzić troszkę czasu, przygotować się do tego, no żeby później ten wyjazd nasz był no, jak najtańszy. No dokładnie, jak nam trochę pieniędzy zostanie, to będzie na następny wyjazd, nie? Pewnie i zawsze jest na co wydać. Zawsze lepiej wydać, nawet iść sobie do tej restauracji, jeżeli mamy taką ochotę spróbować jakiegoś dobrego, lokalnego jedzenia, zamiast płacić powiedzmy te same pieniądze za wejście do Louvru, które moglibyśmy mieć za darmo i które należy nam się za darmo. Jasne, jasne. No dobra, czyli tak, z tego co powiedziałeś dotychczas wnioskuję, że najdroższym elementem jest przelot i takim najtrudniejszym do zdobycia, a dopiero później jakby noclegi i cała reszta, tak? Tak, loty i transport są zdecydowanie, jakby zazwyczaj pożerają największą część naszego budżetu, który przeznaczymy, który wydamy na całą podróż. Noclegi w chwili obecnej wydaje mi się, że nie są zupełnie żadnym problemem. Jest tak dużo różnych możliwości i alternatyw, że w każdym miejscu na świecie jesteśmy w stanie znaleźć stosunkowo tani nocleg. Wiadomo, że no, tani będzie w Kambodży niż w Oslo, ale i w Oslo byśmy sobie poradzili. Jasne, no dobra, to przelećmy tak może po kolei. Od czego w ogóle zacząć planowanie zakupu biletów lotniczych? W ogóle gdzie to się robi, jak je rezerwować, jak szukać tanich biletów? Ja wiem, że są takie strony na przykład jak w Polsce, jak flyforfree.pl i skyscanner.pl, no ale masz może jakieś lepsze sugestie, gdzie warto sprawdzać ceny i gdzie kupować bilety? Tak, no tutaj się pojawia taki problem, że zależy też w jakim kierunku, znaczy o jaki wyjazd nam chodzi, bo czasem mamy wyjazd, gdzie po prostu musimy gdzieś jechać, musimy konkretnie jechać w jakieś miejsce, musimy być 20 stycznia w Londynie, bo nasza siostra wychodzi za mąż, albo musimy być gdzieś i wtedy po prostu szukamy do konkretnego miejsca i to jest troszkę inaczej. Ja na przykład rzadko w sumie szukam tak dla siebie takich miejsc, bo ja podróżuję zazwyczaj. Nie mam określonego miejsca zazwyczaj, które chcę jechać. Po prostu jest w mojej głowie jakaś lista, ona nie jest nigdzie zapisana. Jest jakaś lista miejsc, które chciałbym zobaczyć w pierwszej kolejności i po prostu od czasu do czasu gdzieś albo przypadkiem natrafię na jakąś promocję, albo mając chwilkę wolnego czasu zaczynam sam szukać. Tak właśnie ostatnio, to jest dobry przykład, ostatnio tak udało mi się znaleźć tani lot, ponieważ miałem chwilę wolnego czasu, a jak mam wolny czas, a nie mam zaplanowanej żadnej podróży, to często spędzam ją na stronach Wizzera, Ryanaira i tak dalej, patrząc, czy gdzieś tam się jakiś hoflik nie wkradł, albo czy jakaś dobra cena przypadkiem się nie pojawiła. I udało mi się upolować taki lot do Stambułu. Także w grudniu lecę do Stambułu przez Budapeszt, czyli wylatuję z Warszawy, lecę do Budapesztu, później do Stambułu, tam spędzam 4 dni, wracam z powrotem do Budapesztu i wracam z powrotem do Warszawy, czyli dwa świetne miasta, Budapeszt i Stambuł. Jeszcze nie miałem okazji ich odwiedzić, ale już niedługo to się zmieni. I koszt lotów, to są 4 loty, koszt lotów łączny jest 250 zł, o ile się nie mylę, 200, 270 może. No na pewno no, jest to. No była to bardzo śmieszna cena jak na Stambuł. Także zupełnie tak przypadkiem. Nie myślałem w ogóle o tym, nie planowałem wycieczki do Stambułu w grudniu. Po prostu się trafiło. I o tym trzeba myśleć, że... No jest to polowanie na okazję, tak? Tak, że zazwyczaj, jeżeli chcemy gdzieś jechać naprawdę tanio, to powinniśmy poczekać na promocję i po prostu z niej skorzystać. No dobra, to od razu cię zapytam. No to w takim razie skąd w ogóle się dowiadywać o tym, że takie promocje są? Tak, no to jest dobre pytanie i to jest dosyć też często jakby takie mylące dla ludzi, bo jak to szukać? Jest tyle tych stron, tyle linii lotniczych, gdzie to wchodzić? To przecież to zajmuje wieki, żeby sprawdzać te strony. I tak, no to jest racja, to zajęłoby wieki, ale są strony, są ludzie, którzy się tym zajmują, pasjonaci tanich podróży i są w Polsce, jest kilka blogów, które się zajmują tylko i wyłącznie wyszukiwaniem promocji. Wspomnieć tutaj mogę Fly for Free, o którym już powiedziałeś, Mleczne Podróże, Loter. To są takie trzy główne strony, które skupiają wokół siebie bardzo dużą liczbę osób w chwili obecnej i na których możemy znaleźć bardzo dużo tych promocji. Co jeszcze? Do tego na pewno Skyscanner od czasu do czasu, na pewno Flipo.pl, czyli właśnie wyszukiwarka, którą ostatnio bez żadnych, mogę ją z czystym sumieniem polecać, nie mam z tego żadnych korzyści, nie mam podpisanej żadnej umowy z Flipo.pl, ale polecam ich, ponieważ uważam, że są bardzo rzetelni, robią super pracę i cały system wyszukiwania tych lotów jest bardzo przejrzysty, bardzo łatwy i myślę, że nawet jeżeli ktoś będzie pierwszy raz
bukował sobie bilet, to przez tą stronę zrobi to bez większych problemów. Do tego jeszcze strony zagraniczne, bo tak naprawdę bardzo dużo promocji ma zasięg międzynarodowy i bardzo dużo promocji na inne kontynenty nie zaczyna się w Polsce, tylko te loty są z innych miast. Co prawda myślę, że nie ma tych stron aż tak dużo. Kiedyś spędziłem trochę czasu szukając takich stron, ale często znalazłem trochę blogów, które w sieci zaczynały istnieć, ale szybko upadały. Jakby może zabrakło trochę czasu albo motywacji, ale jest bardzo fajna strona, którą mogę polecić. Tak samo to jest Urlaubspiraten, czyli to jest po niemiecku właśnie strona, która ludzi, którzy zajmują się wyszukiwaniem tych promocji. Oni teraz zrobili też angielską wersję językową tego. No jest niemiecka. Ja tak prywatnie jestem ciekaw, czy ta strona nie jest przypadkiem robiona przez Polaków, ponieważ czasem mam takie wrażenie, ale nie jestem tego pewien i chętnie bym się dowiedział. Wszystko do zweryfikowania. Dobra, ja kilka tych adresów powtórzę i w sumie linki do wszystkich tych serwisów, które wymieniasz, też znajdą się w notatkach pod tym odcinkiem podcastu. To tak dla słuchaczy, tak, uwaga. Tak, tak, to będzie także bardzo, bardzo przydatne, bo tych linków pewnie się trochę pojawi jeszcze. No właśnie, także jeżeli ktoś z was chce poznać te linki, to zapraszam serdecznie od razu pod adres jakoszczędzać.pl/012, 12 odcinek podcastu. Super, no to jedźmy w takim razie dalej. Czyli tak, szukasz w takich serwisach jak Flippo, Loter, Urlaubspiraten, na przykład tych promocji Fly for Free, znalazłeś tam jakiś bilet na przykład, jakąś informację o tym, że nie wiem, Wizzair ogłasza promocję, można bardzo tanio właśnie bilet gdzieś tam na przykład do Stambułu kupić. I co wtedy robisz? Kupujesz go przez taką stronę, czy jakoś inaczej? Muszę powiedzieć, że tutaj zazwyczaj też te strony pomagają w tym, czyli one wskazują, w jaki sposób najlepiej to zabukować. Moja rada jest jednak taka, żeby, i to jest taka najłatwiejsza rzecz, że do zapamiętania, że po prostu jeżeli bukujemy bilety lotnicze, w 95% powinniśmy to robić na stronach linii lotniczych. Czyli jeżeli lot Wizzairem, to nie przez żadne wyszukiwarki, tylko wchodzimy na stronę Wizzair.com. Każda linia lotnicza ma stronę internetową. Przez każdą z tych stron można kupić bilet i wtedy jesteśmy pewni, że płacimy tyle, ile linia lotnicza życzy sobie za ten bilet. Nie płacimy nikomu nic dodatkowo, a takich stron w sieci jest też sporo, które starają się wykorzystać niewiedzę. Jasne, jasne. Czyli tak naprawdę te promocje, które są ogłaszane w takich serwisach, to są de facto promocje linii lotniczych, tak? Czyli w tej samej cenie jesteśmy w stanie ten bilet kupić, powiedzmy. Tak, 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 dokładnie. Co jest jeszcze bardzo ważne w tych promocjach, że decyzja musi być często natychmiastowa. Bardzo często promocje wynikają z błędów, a nawet jeżeli nie wynikają z błędów, to i tak przy dzisiejszym postępie, przy Facebooku, przy mediach społecznościowych, przy tych stronach i przy ilości ludzi, które to śledzi, takie bilety rozchodzą się na pniu. Dlatego często, jeżeli trafimy na jakąś dobrą cenę, nie ma czasu, żeby się zastanawiać za długo. Bo po prostu jeżeli się będziemy zastanawiać, jeżeli zaczniemy dzwonić po znajomych, jeżeli zaczniemy liczyć pieniądze, zastanawiać się, to po prostu te bilety wykupi ktoś inny, albo jeżeli będzie to błąd, no to ten błąd będzie szybko naprawiony i po prostu tych biletów już nie będzie. Dlatego zazwyczaj osoby takie troszkę spontaniczne też potrafią jakby podróżować dużo taniej, ponieważ łatwiej przychodzi im ta decyzja, to podjęcie decyzji, że po prostu są w stanie zrobić coś bardzo szybko, nie myśląc do końca o konsekwencjach. Ja też tak czasem mam, że po prostu bukuję bilet i mówię, dobrze, no, będę się martwił o to później, ale wiem, że jeżeli zastanawiam się powiedzmy godzinę czy dwie dłużej, tego biletu już nie będzie i ta szansa mi przepadnie. No dokładnie, ale to w sumie ma sens, to znaczy przy tym modelu podróżowania, kiedy bilety rzeczywiście są najdroższe, no to na nich najwięcej możemy zaoszczędzić potencjalnie, tak? Także nic dziwnego w sumie nie robisz. Okej, okay. Powiedz mi jeszcze tak, gdybym chciał polecieć kontynentalnie, czyli gdzieś daleko, właśnie Chiny, nie wiem, Filipiny, wiem, że to jest taki trudny kierunek, chyba jeżeli chodzi o ceny, no to jakie porady możesz mieć na takie dłuższe kierunki? Jak szukać tanich opcji, albo na przykład, nie wiem, jakie połączenia przez jakie linie lotnicze są według ciebie optymalne cenowo? No, nie da się ukryć, że to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy, takie wyszukiwanie połączeń na inne kontynenty. To już często wymaga naprawdę czasu,
który musimy poświęcić, żeby ta cena była jak najniższa. Ale na przykład ile Są takie wcześniej taki kierunki, bilet tak, są warto takie kierunki, rezerwować? które nie są aż tak problematyczne. Powiedziałbym, że Chiny nie są aż tak ciężkie. Można znaleźć bezpośrednie loty. Indie na przykład nie są aż tak ciężkie. Stany, Kanada, ale są właśnie takie kierunki jak Indonezja, Filipiny, Singapur i to są niesamowicie ciekawe kraje, ale również niesamowicie ciężko dolecieć tam tanio, jeżeli nie wiemy, jak takiego biletu szukać. Ja na Filipinach na przykład byłem dwa razy i ani razu nie poleciałem bezpośrednio na Filipiny i ani razu bezpośrednio z Filipin nie wróciłem, ponieważ no, nie opłacało mi się to zupełnie. Czyli no, jak to robić, w jaki sposób tych biletów szukać. Ważne jest to, żebyśmy byli elastyczni, czyli ważne jest to, żebyśmy mieli też jakiś przedział dat. Powiedzmy, dużo ciężej będzie nam znaleźć tani bilet na Filipiny, jeżeli powiemy, chcę być na Filipinach pierwszego, a muszę wracać z Filipin 15, bo to już jednak bardzo zawęża nam pole poszukiwań. Ale jeżeli powiemy, mam wakacje i chcę polecieć na Filipiny, mam powiedzmy 3 miesiące do jakiegoś przedziału czasowego, powiedzmy od lipca do września, to ta szansa już jest dużo większa, że coś w tym czasie uda nam się znaleźć. Najlepiej wtedy po prostu dzień w dzień przeszukiwać te strony, fora internetowe i szukać promocji do Azji, czyli szukać promocji do tego kontynentu, do którego chcemy się udać w pierwszej kolejności. Wiadomo, że przy okazji może się akurat tak trafić, że znajdziemy promocję na Filipiny i wtedy jesteśmy w domu, ale jeżeli się tak nie uda, to warto przestudiować mapę, sprawdzić, które kraje są w okolicy i z których krajów w miarę łatwo można by się było później na te Filipiny dostać. I tak szukać. Ja pierwszy raz lecąc na Filipiny, poleciałem najpierw z Paryża do Kuala Lumpur. Tam spędziłem 3 dni. Później już z Kuala Lumpur mogłem lecieć w miarę tanio na Filipiny, ale jeszcze taniej wychodziło mi, jeżeli najpierw poleciałbym na Borneo i z Borneo dopiero na Filipiny, czyli cały bez problemu mógłbym kupić bilety, gdzie zacząłbym lot na Okęciu i po prostu wysiadłbym na Filipinach, to na pewno byłby to lot z przesiadką, ale byłby to lot na jednym bilecie, a u mnie było to no, 4 połączenia, bo najpierw musiałem lecieć do Paryża, później do Kuala Lumpur, na Borneo i dopiero do Manili. Także no, było trochę przy tym kombinowania, ale co jest bardzo ważne przy takich połączeniach, to, że możemy też przy okazji zobaczyć dużo, że ja miałem okazję zobaczyć Kuala Lumpur, zobaczyć Borneo, wracałem do Londynu, bo wylatywałem z Paryża, wracałem do Londynu, wracając do Londynu zahaczyłem jeszcze o Singapur, znowu byłem w Kuala Lumpur, także to nie jest stracony czas, to pozwala nam bardzo fajnie ułożyć sobie podróż i po prostu przy okazji zwiedzić więcej. Jak ciebie słucham, to brzmi jak po prostu 3-miesięczna wyprawa. Często tak jest, ale, no ale niestety nie da się tanio podróżować bez jakichś poświęceń. My też czasem, jeżeli pomagam czy naszym klientom, czy pomagam moim znajomym, czy rodzinie i ktoś właśnie prosi o takie dalsze kontakty, o takie dalsze kierunki, to muszę myśleć o tym, że Ja jestem w stanie dużo poświęcić i dla mnie nie ma problemu mieć 7 przesiadek, spać na lotnisku i tak dalej, ale no nie wszyscy są do tego skłonni, dlatego po prostu trzeba znaleźć taki balans w tym i myślę, że każdy, to jest taka sprawa dosyć indywidualna, kto ile jest w stanie poświęcić, bo jednak tanie podróżowanie to też w pewnym sensie poświęcanie czegoś. No ale to dojdziemy jeszcze do spania na lotnisku. Powiedz mi taką rzecz. Wiem, że są też takie bilety dookoła świata. Czy możesz parę słów o nich powiedzieć? Czy to warto, nie warto? Jak to wygląda? Tak, już o tym mówię. Jeszcze tylko chciałem nawiązać do tego wcześniejszego pytania, że musimy pamiętać o tym, że jeżeli lecimy na jakiś kontynent, to prawdopodobnie wewnątrz tego kontynentu będziemy się mogli już poruszać dużo taniej. Europa jest bardzo drogim kontynentem do podróżowania. Stosunkowo, zwłaszcza jeżeli chodzi o połączenia, powiedzmy pociągi, autobusy i tak dalej. Powiedzmy Azja jest niesamowicie tania, czyli
jeżeli uda nam się w jakikolwiek sposób dostać do Azji, to później różnymi sposobami możemy się już przemieszczać tam i możemy się tam przemieścić tanio. Dlatego powiedziałem na początku, że do każdego miejsca na świecie można było dolecieć przez ostatnie 2 lata na promocji, można było dolecieć bardzo tanio. Miałem też na myśli, że nie zawsze musimy lecieć bezpośrednio do tego miejsca. To jest nawet bym powiedział, że stosunkowo często zdarza się tak, że jednak musimy najpierw gdzieś sobie zrobić jakiś przystanek i dopiero później się dostać. Tak, ludzie, teraz strasznie popularny kierunek Laos, Kambodża, Wietnam. Mhm. Tak samo, jeżeli dojedziemy powiedzmy do Bangkoku, gdzie regularnie pojawiają się promocje do Bangkoku albo do Kuala Lumpur, później możemy się już poruszać miejscowymi autobusami i no, będzie nas to kosztowało bardzo mało, a powiedzmy do tego Laosu się dostaniemy, a jeżeli będziemy szukać lotów bezpośrednio do Laosu, na pewno będą one dużo droższe. Jasne, jasne. Także wracamy do tego biletu dookoła świata. No właśnie. Bilet dookoła świata, no jest to ciekawe, w Polsce nie jest to aż takie popularne, ale tak trafiłeś z tym pytaniem, bo akurat wczoraj czytałem artykuł na jednym z popularnych serwisów polskich internetowych, wywiad z dziewczyną, która właśnie z takiego biletu skorzystała i przez pół roku podróżowa obleciała świat dookoła. Także w Europie najlepiej takich biletów szukać z Londynu. Są strony, które się tym zajmują, firmy też tak samo. Najlepiej wpisać w Google Ticket Around the World, coś takiego i na pewno znajdziemy. No jak to działa? Działa to na takiej zasadzie, że wybieramy sobie kilka destynacji, z których będą się odbywały kolejne etapy naszej podróży. Powiedzmy, zaczynamy w Londynie, lecimy do Nowego Jorku, z Nowego Jorku lecimy do Los Angeles, z Los Angeles lecimy do Tokio, z Tokio lecimy do Sydney, z Sydney lecimy do, powiedzmy, Pekinu i z Pekinu wracamy do Londynu. Tych kombinacji może być bardzo dużo. Ja podałem taką przykładową, żeby zobrazować, że jest to taki właśnie ruch dookoła kuli ziemskiej. I ceny są różne i zależą od ilości tych miejsc, które chcemy odwiedzić, bo tak naprawdę możemy zdecydować się tylko na 3 miejsca, czyli powiedzmy będzie to Europa, Stany Zjednoczone, Australia, Azja i Europa. Może to być 6 miejsc i zaczynają się już od kilkuset funtów, także jeżeli ktoś to dobrze przemyśli i dobrze to sobie zaplanuje, to może się to naprawdę opłacać, zwłaszcza te tańsze. Kiedyś to analizowałem i właśnie wydawało mi się, że te tańsze opcje tych biletów opłacają się nawet bardziej niż te droższe, co w sumie jest trochę nielogiczne, ale no takie miałem wrażenie. Myślę, że właśnie nie ma za dużo informacji o tym w Polsce, nie za dużo ludzi z tego korzysta. Nie wiem do końca dlaczego. No może też dlatego, że nie za dużo ludzi wyrusza w podróż dookoła świata. Tak, no jednak taka podróż trochę trwa, nie? Tak, jednak trochę trwa, no jednak też jakieś tam koszta generuje. Zazwyczaj polega to na tym, że po prostu ustalamy sobie czasem daty z góry, czasem one są elastyczne. Jeżeli sobie ustalamy z góry, to po prostu tylko musimy wiedzieć, którego dnia mamy się pojawić na jakim lotnisku i skąd ruszamy dalej, a cała reszta zależy tylko i wyłącznie od nas. Potrafisz tak z pamięci powiedzieć, ile taki bilet kosztuje w tej tańszej czy droższej opcji? Tak, myślę, że tam się ceny zaczynały chyba od 800 funtów i no i droższe to do około 2000 funtów. To po prostu zależy też od okresu, kiedy chcemy jechać. Wiadomo, że te bilety będą droższe na wakacje europejskie, od kierunków, które chcemy, od ilości tych miejsc, ale myślę, że warto sobie to, jeżeli ktoś taką podróż planuje. Znaczy ja myślę, że osobiście bym z czegoś takiego nie skorzystał. Wolałbym sobie to samemu poskładać, ale jeżeli ktoś jest troszkę bardziej wygodny i po prostu chciałby mieć chociaż ten główny szkielet podróży zaplanowany, to jak najbardziej polecam. No to jest ciekawa opcja rzeczywiście, bo 800 funtów to jest jakieś tak, to jest 4,5 tysiąca, tak dokładnie. Mhm. Także to jest to jak na z pewnością jest to warte przemyślenia. Bardziej, że wtedy naprawdę możemy powiedzieć, że okrążyliśmy świat dookoła, bo taki jest cel tych biletów i po prostu te kontynenty, które odwiedzamy, zaczynamy z jednej strony Europy i wyruszamy powiedzmy na wschód, a wracamy z zachodu, czyli okrążamy świat. Super, super. Tam chyba też jest taka zasada, że właśnie nie można wracać, tak? Czyli nie można w ramach tego samego kontynentu gdzieś w drugą stronę polecieć, tak? Tak. Z tego, co się orientuję,
Tak właśnie jest i po prostu chodzi o to, żeby ten kierunek był zachowany. Czasem można odbijać na północ, południe, czyli powiedzmy znajdziemy takie bilety round the world, które powiedzmy ze Stanów będziemy mogli lecieć do Ameryki Południowej albo powiedzmy z Japonii do Australii, czyli nie będzie to taki ruch wschód-zachód, tylko też północ-południe. No a idea tego jest taka, żeby jednak się poruszać cały czas do przodu Cały i czas do przodu. powiedzmy jakby, tak, wyruszyć z Europy i wrócić do Europy, okrążając Ziemię. No Super. ciekawe, mi tak strasznie mi chodzi po głowie taka podróż, tylko że ja bym pewnie nie skorzystał z tego biletu, tak myślę. Wiadomo, na pewno bym to przeanalizował, ale chodzi mi strasznie po głowie taka podróż, tylko że jeszcze chyba trochę za twardo stąpam po ziemi i jednak no, teraz mam 2 lata, gdzie no, muszę najpierw pomyśleć o mojej edukacji, ale to jest taki mój plan C, czy D, czy E, że po prostu jeżeli coś się w życiu nie uda, jeżeli gdzieś w pewnym momencie po prostu uznam, że nie czuję się dobrze z tym, co obecnie robię, to po prostu wyjdę na drogę, złapię z niej z Wrocławia stopa do Pragi i dalej się po prostu będę martwił, będę się poruszał gdzieś w tym. To, co chciałem też powiedzieć, to jest fajna rzecz i zawsze ją podkreślam, że wydaje nam się, że świat jest drogi i że podróże bardzo dużo kosztują. I jest bardzo dużo przykładów ludzi, którzy wyruszali w podróż mając w kieszeni, nie wiem, $100. Czy mając w kieszeni 1000 zł, czy mając w kieszeni 500 euro. Pomyślcie, że ile byście mogli mieć pieniędzy, gdybyście sprzedali wszystkie wartościowe rzeczy. Nie będziecie potrzebować laptopa w podróży, nie będziecie potrzebować tableta. Wystarczy wam najzwyklejszy telefon komórkowy, nie muszą być jakieś wymyślne smartfony. To jest jakiś tam mój plan. Ja mówię, nigdy nie chciałbym robić w życiu czegoś, co nie będzie mi sprawiało przyjemności, więc jeżeli taki moment poczuję, to po prostu mam ten plan, że rzucę wszystko i po prostu zacznę podróżować. Zawsze znajdą się na świecie ludzie, dobrzy ludzie, którzy nam pomogą. Tyle razy się o tym przekonałem i myślę, że jeżeli będziecie podróżować albo jeżeli podróżujecie, to tak samo się o tym przekonacie. Super, super. To będziemy też o tym za chwilę mówili, bo przejdziemy do tej części dotyczącej nocowania, tak? Niekoniecznie trzeba spać w hotelach. Pewnie. W sumie może już przejdźmy do tej części. No dobra, mamy już bilet. I co dalej? Mamy bilet, czyli najważniejsze już za nami. Tak. I to jest ważne. Powinniśmy już w pewnym sensie być zadowoleni i już po prostu zacząć myśleć, okej, lecę, czyli co teraz? Dalej zaoszczędziłem na bilecie, to teraz muszę zaoszczędzić na noclegu, bo to są dwie rzeczy, które jakby są najbardziej kosztowne. Tych opcji jest teraz bardzo dużo i jeszcze jakiś czas temu może było troszkę ciężej, ale teraz po prostu pojawiło się tyle alternatyw dla taniego nocowania, że po prostu powinniśmy zapomnieć o hotelach. Ja rzadko kiedy śpię w hotelach. Wiadomo, że czasem fajnie, czasem można trafić promocję hotelową, ale jeżeli jest to taki zwykły termin, że nic z jakiejś specjalnej promocji nie możemy znaleźć, a dużo trudniej o promocję hoteli niż o promocję lotów, to warto jakby skierować się trochę w innym kierunku, takim troszkę bardziej alternatywnym i mniej popularnym. Mam tu na myśli kwatery prywatne, które ostatnio bardzo się rozwijają i w Polsce, i w Europie, oraz couchsurfing, hostele i tak dalej. Czyli tych opcji jest dużo. Myślę, że zaraz o tym tak troszkę bardziej szczegółowo porozmawiamy. Super, czyli tak, bo powiem ci, jak ja to robię. Ja to zazwyczaj mam no jednak takie podejście, że lubię spać wygodnie, lubię spać w hotelach, zresztą przemieszczam się z rodziną, więc booking.com jest dla mnie takim podstawowym miejscem, w którym szukam, powiedzmy, promocji hotelowych. Czasami gdzieś tam też próbuję wyrywać promocje w sieciach hotelowych, na przykład Dwa Korze i tak dalej. Zresztą ja się nie przemieszczam daleko, ja tylko po Europie podróżuję. Także no dobrze, to dla mnie to są takie podstawowe punkty startowe, ale tak, powiedziałeś, alternatywą są kwatery prywatne, alternatywą jest też couchsurfing. Co to jest ten couchsurfing, jakbyś mógł wytłumaczyć? Tak, już zaraz do tego nawiążę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że booking jest świetny i ja na przykład booking bardzo lubię, to jest niesamowicie, to jest strona, której można polegać. No to jest myślę najpopularniejsza strona na świecie, ale też mogę powiedzieć jakby z czystym sumieniem, że Booking nie jest wcale najlepszy. Dużo bardziej polecałbym powiedzmy Hotels Combined, czyli wyszukiwarkę, która łączy wiele wyszukiwarek w jedną. I między innymi Booking też tam jest, czyli jeżeli Booking będzie oferował najlepszą cenę, to i tak ją tam zobaczymy. Ale bardzo często zdarza się tak, że nawet jakieś takie mniejsze, jakieś Hotels for You, jakieś mniejsze portale okazuje się, że w tym terminie na ten hotel mają na przykład sporo lepszą cenę niż Booking, dlatego nie warto tych poszukiwań zawężać tylko do Bookingu.
Czyli Hotels Combined, tak? Kropka tak, com. Hotels Combined, ja nie wiem, czy oni mają polską wersję językową, już mają, mają. Także hotelscombined.com i to, jak sama nazwa wskazuje, czyli taki kombajn hoteli, czyli kombajn tych wyszukiwarek, dzięki którym możemy, i tam są i hostele, i hotele, można uszeregować to po cenach, jest bardzo przejrzysty też ten system wyszukiwania po gwiazdkach, po lokalizacji i tak dalej, i tak dalej. Także polecam jak najbardziej, bo ja ostatnio też sporo z tego korzystam. Super, dobra. No to okej, okay. Hotele hotelami, przejdźmy do tego couchsurfingu. Ale wracamy do couchsurfingu. No właśnie. Tak, no jest to idea, która się narodziła no już jakiś czas temu. W Polsce w sumie z roku na rok wydaje mi się, że jest coraz bardziej popularna. W chwili obecnej Polska już jest chyba nawet jednym z takich większych krajów, który skupia tą społeczność couchsurferów, bo couchsurfing to nie tylko noclegi, ale to w ogóle taki też sposób życia. Na czym to polega? Polega to na tym, że rejestrujemy się na serwisie Couchsurfing i rejestrując się tam, tworzymy swój profil i jakby tworząc ten swój profil wyrażamy zgodę i wyrażamy taką chęć, że jesteśmy w stanie kogoś ugościć albo u siebie. Nie zawsze mamy też do tego warunki i też nie powinno nas to hamować, bo może się tak zdarzyć, że no ja często też nie miałem warunków, żeby gościć osoby na couchsurfingu, ale nie chodzi tylko o goszczenie. Chodzi też, że czasem możemy napisze do nas ktoś z innego kraju, czy jesteśmy w stanie go ugościć, a powiemy, wiesz co, no nie mam w tej chwili takiej możliwości, na przykład moje warunki nie pozwalają mi na to, żebyś mógł u mnie spać, ale z miłą chęcią się z tobą spotkam, z miłą chęcią pokażę ci miasto, z miłą chęcią zabiorę cię do tanich knajp, z miłą chęcią pójdę z tobą wieczorem na imprezę. I to jest właśnie głównie o tym, to jest bardzo ważne i podkreślam to naprawdę, że sporo osób, co jest dużym błędem, traktuje couchsurfing jako sposób na tanie noclegi, na darmowe noclegi. A nigdy w życiu nie powinniśmy tego tak traktować, a nawet jeżeli tak traktujemy, to nigdy nie powinniśmy się do tego przyznawać, zwłaszcza przed osobami, do których na przykład jedziemy. Bo couchsurfing, ten nocleg, to tak troszkę niby wychodzi z tej takiej idei całej, on jest tak troszkę z boku. Wiadomo, że my mówiąc o tanich podróżach, myślimy o tym i wiemy, że jest to sposób jakieś na zaoszczędzenie, ale musimy pamiętać, że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pojechali do osoby, która jest z miejsca, do którego jedziemy, która jest takim lokalsem, jak to się mówi w tym żargonie podróżniczym, czyli do takiego lokalsa jedziemy i on po prostu zna miasto. On wie, gdzie nas zabrać, on wie, co chcemy zobaczyć, on pokaże nam miejsca, których nie znajdziemy w przewodnikach, opowie nam o mieście, opowie nam o kulturze i tak dalej. Jeżeli jednak będziecie korzystać z couchsurfingu, albo jeżeli korzystacie, zachęcam was bardzo, żebyście dali też coś od siebie zawsze. Czyli żeby jadąc do kogoś, pamiętać o tym, żeby zabrać jakiś upominek z Polski, żeby może zabrać ze sobą trochę polskiego jedzenia, które możemy przygotować na kolację dla naszego gospodarza. Czyli żeby się odwdzięczyć po prostu, bo to powinno działać w dwie strony i jeżeli kiedy ja skorzystałem z couchsurfingu, to tak właśnie robiliśmy. Super, a co jest takim typowym upominkiem z Polski? Myślę, że tutaj odpowiedź jest dosyć jasna. No, alkohol się sprawdza, alkohol się naprawdę bardzo sprawdza i muszę to przyznać, że pozwala przełamać lody i ja nie ukrywam, że zawsze dobrze tą buteleczkę czy dwie ze sobą mieć i po prostu to też robimy też dobre wrażenie, ale warto się zapytać, bo często powiedzmy osoby, do których jedziemy, kolekcjonują coś, bo nie, bardzo często ta społeczność couchsurferów kolekcjonuje różne rzeczy, ponieważ mają dostęp do ludzi z całego świata i mogą mieć tych okazów dużo więcej. Powiedzmy, ktoś kolekcjonuje kieliszki, ktoś kolekcjonuje kubki, ktoś kolekcjonuje znaczki pocztowe, monety i tak dalej. Warto zapytać w tej korespondencji na początku, czy na przykład ta osoba czegoś takiego by nie potrzebowała, a jeżeli potrzebuje, to oczywiście wtedy mu to zawieźć. Można kupić koszulkę ze swojego miasta, czy można kupić koszulkę, która kojarzyłaby się z Polską, można zawieźć flagę, czyli no nie zawsze musi być to tylko i wyłącznie alkohol, tym bardziej, że musimy pamiętać, że no nie w każdej części świata prezent w postaci butelki wódki czy butelki jakiegoś alkoholu będzie dobrze postrzegany, no bo
powiedzmy, wiadomo, kraje muzułmańskie i tak dalej, no myślę, że mógłby to być prezent nietrafiony, także trzeba to przemyśleć. No zdecydowanie, zdecydowanie, ale wystarczająco dużo wskazówek podałeś, także... A słodycze też są zawsze świetne. W ogóle też mogę powiedzieć, że zawsze warto mieć ze sobą takie rzeczy. Nawet jeżeli jedziemy do pięciogwiazdkowego hotelu i nawet jeżeli jedziemy na wyjazd biznesowy, zawsze warto jest mieć coś ze sobą. Ja zawsze mam coś ze sobą i nawet nie jesteśmy w stanie sobie czasem wyobrazić, w jakich sytuacjach śmiesznych może nam się to przydać. My ostatnio, podam taki przykład, byliśmy ostatnio w Gruzji jakiś czas temu z moim właśnie kolegą, z którym prowadzę tanie zwiedzanie. Pojechaliśmy sobie na taki budżetowy wypad do Gruzji, korzystając właśnie z tych dobrych cen Wizera i zabraliśmy ze sobą sporo słodyczy, bo spodziewaliśmy się, że nam się tam przydadzą. Krówki są świetne, bo to jest takie dosyć polskie i zawsze jakieś czekolady, cukierki, obojętnie. To naprawdę, to wydać można na to 20-30 zł, a zyskać możemy dużo więcej. I nie mogliśmy stargować ceny noclegu. Po prostu w pewnym momencie sytuacja była patowa i po prostu gospodarz nie chciał zejść z ceny, no a my nie chcieliśmy tej naszej ceny maksymalnej podwyższyć, bo po prostu ustaliliśmy sobie, ile jesteśmy maksymalnie w stanie dać i więcej dać nie chcieliśmy. No i w pewnym momencie był taki trochę impas w negocjacjach. Cukierki na stół. I w tym momencie mój kolega pobiegł do pokoju, wyjął tą taką wielką paczkę krówek, największą, którą przywieźliśmy, zszedł do tego gościa i po takim łamanym rosyjskim, bo tak się z nim dogadywaliśmy, ustaliliśmy, że okej, płacimy ci tyle, ale jeszcze dla twoich dzieci, bo wiedzieliśmy, że on ma córeczki dwie, jeszcze dla twoich dzieci dorzucamy ci wielką paczkę cukierków z Polski. No i po prostu on już nie mógł powiedzieć nie wtedy, on się tylko zaczął śmiać, rękę sobie podaliśmy, że okej, deal i tak się stało. A później to się bardzo, bardzo naprawdę, wiele, wiele mógłbym przytoczyć historii, kiedy to się nam przydało. Co jeszcze jest takie... Przytaczaj, przytaczaj, to jest strasznie ciekawe. Tak, to powiem właśnie, powiem taką historię, bo to jest ważne i myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Że będąc w Gruzji, no szukając transportu na lotnisko powrotnego, to tam długa historia, trafiliśmy na Gruzina, który jak się okazało był kiedyś w Szczecinie, czyli w naszym rodzinnym mieście. I jak on się dowiedział, że my jesteśmy ze Szczecina, to był tak niesamowicie podekscytowany, że zamknął swojego busa, który miał jechać niedługo do Tbilisi, do stolicy, zawołał jakiegoś kolegę, wsadzili nas do białego Mercedesa i on mówi, jedziemy do mnie do domu, ja wam pokażę zdjęcia ze Szczecina, ja wam pokażę mój dom, przedstawię moją rodzinę. Mogło to być trochę nieodpowiedzialne, ale mi się wydaje, że w podróży wyczuwa się bardzo często taką życzliwość ludzką i ja też myślę, że już po tylu podróżach, które ile odbyłem, jestem w stanie też wyczuć, czy jeżeli coś jest troszkę idzie w złym kierunku albo coś mi tutaj nie pasuje i się wtedy jakoś odciąć od tego. Ale ta sytuacja wydawała się jak najbardziej w porządku. Siedliśmy, on tam zaczął wykonywać, ten kierowca zaczął wykonywać masę telefonów, cały czas dzwonił do swojej żony chyba. W momencie, kiedy przyjechaliśmy do niego do domu, już stał zastawiony stół, on nas oprowadzał po ogrodzie, pokazywał nam zdjęcia i tak dalej, ale w dalszym ciągu tak jakby z tyłu głowy siedziało mi coś, że może nie do końca to jest takie szczere, że może jest jakiś cel w tym i może on, może będzie chciał od nas pieniądze, może coś, no nie wiedziałem. I takich sytuacji może być dużo. I w tym momencie, kiedy on nas poczęstował tym jedzeniem i tak dalej, no to my zaczęliśmy te słodycze wyciągać, bo to był nasz ostatni dzień, więc ja do Maćka, tak właśnie do mojego kolegi szybko tam po polsku mówię, dobra, dodajemy mu teraz te słodycze, i tak już ich nie potrzebujemy i będziemy wtedy bezpieczni. I to jest coś takiego, że jakby on nas zaprosił, on nam dał coś od siebie, ale my też daliśmy mu coś od siebie. Tam dzieci biegały po tym podwórku, także daliśmy mu czekolady, daliśmy mu te. I wtedy, w tym momencie, ja poczułem, że jestem bezpieczny, że nic mi się złego nie może już stać, bo nawet jeżeli ta osoba miałaby jakieś, w jakimś sensie złe intencje, to po takim czymś myślę, że po prostu byłoby jej dużo trudniej oszukać nas, czy naciągnąć na coś, a właśnie to jest taka wtedy się już tworzy więź i życzliwość i wtedy po prostu te bariery się przełamują. Dlatego zawsze, zawsze warto mieć coś ze sobą. Bryloczki, słodycze, cukierki, lizaki, obojętnie, ale jak najbardziej to polecam. Zasada wzajemności, pewnie, że tak. Podstawa. Super. Wiesz co, Krzysztof, ja może bym zrobił tak, że przerwalibyśmy na razie, zrobilibyśmy z tego część pierwszą, przerwalibyśmy to nagranie i wrócilibyśmy w drugiej części podcastu, ale zanim się rozłączymy, to może byśmy odpowiedzieli na pytanie słuchacza. Ja je zaraz puszczę, dobrze? Dobrze, dobrze. Sekundeczkę.
Cześć Michał, mówi Adi, pozdrowienia z Gdyni dla Ciebie i Twojego gościa. Mam taki temat. Razem z moimi trzema kumplami z okazji naszych 40 urodzin chcielibyśmy wyjechać na jakąś egzotyczną wycieczkę w jakieś miejsce z wodą, gdzie moglibyśmy ponurkować, poskakać ze skał i tego typu rzeczy. Nie chodzi nam o to, żeby się wylegiwać na plaży, absolutnie. Fajnie byłoby zwiedzić jakieś miejsca, gdzie można byłoby porobić ciekawe zdjęcia, zjeść coś fajnego, jakąś egzotyczną kuchnię i, no i mieć kupę wrażeń. Budżet, jaki planujemy przeznaczyć, jest około 4000 zł na osobę, no i pobyt może z tydzień. Jesteście w stanie nam coś podpowiedzieć? Z góry dzięki. Cześć. Adi, wielkie dzięki za to pytanie. Myślę, że Krzysiek zaproponuje Ci jakieś ciekawe rozwiązanie. Dawaj, Krzysztof. No tak, przede wszystkim chciałem pogratulować pomysłu. Myślę, że jest to świetny pomysł na spędzenie 40 urodzin jeszcze w gronie przyjaciół. Myślę, że mógłbym podać kilka kierunków, które byłyby możliwe jakby do zrealizowania takiej podróży, ale chciałbym być konkretny, bo myślę, że takie odpowiedzi są najbardziej wartościowe. I podałbym Ci Tajlandię albo Indonezję. Czyli do wyboru myślę, że jeden z tych dwóch kierunków. Jesteśmy tam spokojnie w stanie dolecieć za około, nawet bez jakichś promocji szalonych, za około 2000 zł jesteśmy tam w stanie dolecieć. Niekoniecznie musi być to najbardziej popularny Phuket. Może być to jakaś troszkę mniejsza wysepka, może trochę bardziej na uboczu, troszkę bardziej taka dziewicza i egzotyczna. No i wszystko co wymieniłeś, będziesz mógł to tam robić, będziesz mógł się przejechać na, będziecie mogli przejechać się na słoniu, spróbujecie tajskiej kuchni. Tajowie, zwłaszcza w tych miejscach takich nie bardzo turystycznych, są niesamowicie otwarci i przyjaźni. Ja jeszcze bardziej lubię Indonezję i jeszcze lepiej czułem się w Indonezji, dlatego mógłbym się też polecić tamte wyspy, Bali, Lombok. Bali na przykład jest uważana przez Polaków jako taki synonim luksusu i bogactwa. I pamiętam, jak byłem jeszcze młodszy, to zawsze tak mi się marzyło to Bali, że widziałem te domki na wodzie, te bungalowy, te białe plaże i mówię, kurczę, jak będę miał dużo kasy, to tam pojadę. I okazało się, że wcale nie musiałem mieć tak dużo kasy, a pojechałem na Bali. Byłem tam w wakacje 2012 roku, podczas właśnie tej takiej większej podróży po Azji i tak naprawdę tak samo można tanio dolecieć na Bali. Także to, co ja mogę Ci zaproponować, to najlepiej skontaktuj się ze mną przez maila, przez stronę taniezwiedzanie.com i ja obiecuję pomóc Ci w organizacji tego wyjazdu bez żadnych zysków dla mnie, także po prostu pomogę Ci, myślę, że razem zorganizujemy jakiś fajny wyjazd i znajdziemy jakiś fajny kierunek, ale tak jak powiedziałem, taki pierwszy mój wybór to byłby Tajlandia albo Indonezja. Super, czyli za 4000 na osobę w zasadzie. Tak, jak się nie zmieścimy w 4000, to ja resztę dopłacam. Także musimy tak zrobić, żebyśmy się zmieścili. Także ja tak zrobię, żebyśmy się zmieścili. Super, super. Adi, widzisz, wystarczyło zadzwonić. I to jest też informacja dla was wszystkich. Ja was zawsze proszę o to, żebyście nagrywali swoje pytania. Zawsze zapowiadam także, jaki będzie następny odcinek podcastu, jaki będzie jego temat. Może się zdarzyć tak, że taką fajną, że tak powiem, nagrodę za nic osoba dzwoniąca otrzyma. Także Adi, Krzysztof zagwarantował, że zaplanuje ci tą podróż. Tak, jako prezent urodzinowy. Super, super. Dzięki, Krzysztof. Myślę, że Adi będzie zadowolony. Zróbmy tak, Krzysztof. Nagraliśmy już około godziny naszej rozmowy. Także na dzisiaj bym skończył, a powrócimy w kolejnym odcinku podcastu. Pewnie. Myślę, że to też będzie wygodniejsze dla słuchaczy. Dokładnie. I wtedy jak sami widzicie wszyscy, no, tych informacji jest dużo i chciałbym wam przekazać jak najwięcej. No nie da się tego zrobić w godzinę. Zdecydowanie tak. I w tym kolejnym odcinku dokończylibyśmy temat noclegów, bo nie skończyliśmy go jeszcze. I opowiedzielibyśmy również o tym, jak już planować pobyt na miejscu, kiedy mamy już i przelot, i nocleg zapewniony, okej? Okay? Dokładnie, pewnie. Dobra, Krzysztof, to dzięki Ci bardzo za tą pierwszą część rozmowy. Ja również, dziękuję ślicznie. Trzymaj się i do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia. No i mam nadzieję, że wam się nasza rozmowa podobała. Widać, że Krzysztof dysponuje olbrzymim, praktycznym doświadczeniem i chętnie się nim z nami podzielił. A jak słyszeliście, zadawałem dosyć dużo pytań Krzysztofowi, a teraz mam do was pytanie.
Jak wy obniżacie koszty swoich wyjazdów? W jaki sposób planujecie podróże? Jak polujecie na okazję? Jakimi pomysłami możecie się podzielić z innymi czytelnikami bloga? Aby udzielić odpowiedzi i skomentować ten odcinek podcastu, to wejdź proszę na mój blog pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/012, tak jak 12 odcinek podcastu. Znajdziesz tam notatki dotyczące tego odcinka oraz listę wszystkich linków, które wymienialiśmy wspólnie z moim gościem. Na koniec mam jeszcze jedno ogłoszenie. W najbliższy weekend, czyli 26 i 27 października, sobota, niedziela, ja będę uczestniczył w kongresie mieszkanicznika, takiej konferencji, która odbywa się w Łodzi. To jest konferencja dla osób, które interesują się bądź zajmują się wynajmem mieszkań. Drugiego dnia tej konferencji w niedzielę będę miał swoją prezentację, podczas której opowiem o flipie, czyli transakcji kupna i sprzedaży mieszkania. Będę o tym opowiadał w szczegółach, jak przeszedłem przez cały proces, ile mnie to kosztowało, nerwów i pieniędzy, a także jakie wnioski z tego wyciągnąłem, no i w końcu jaki wynik finansowy osiągnąłem. To jest ta historia, którą opisywałem na blogu, ale tam na miejscu będziecie mogli mi zadać praktycznie dowolne pytania dotyczące tego tematu. Ja bardzo chętnie na nie wszystkie odpowiem w miarę możliwości. Także serdecznie zapraszam. No i cóż, zachęcam Was także do zadawania pytań związanych z tematyką taniego podróżowania po świecie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do Krzysztofa, to koniecznie je nagrajcie. Można to uczynić poprzez stronę o adresie jakoszczędzaćpieniądze.pl/nagraj. Nawet jeżeli macie pytania dotyczące innego tematu, to śmiało również nagrywajcie. I przy okazji chciałbym dodać, że takie nagranie to jest świetny sposób na promocję Twojego bloga. Ja zlinkuję do niego w taki sam sposób, w jaki uczyniłem to w poprzednich odcinkach podcastów. Proszę Cię, pamiętaj tylko, by na początku każdego pytania przedstawić się swoim imieniem oraz podać adres swojej strony. No i na dzisiaj to już tyle. To już koniec tego odcinka podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Oczywiście, tradycyjnie bardzo Cię proszę, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, o zostawienie Twojej oceny w serwisie iTunes. Te Wasze oceny bardzo pomagają mi w utrzymaniu widoczności tego podcastu w rankingach, tak żeby on się znajdował wysoko, dzięki czemu osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą do niego łatwiej dotrzeć. A jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył Ci wartościowe informacje, które pomogą Ci realizować Twoje marzenia, a myślę, że tak może być w przypadku właśnie tego odcinka, to proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im po prostu, by weszli na mojego bloga. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i jeszcze raz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że kolejne wakacje będą dla Ciebie znacznie, znacznie tańsze i dużo bardziej atrakcyjne. Także dzięki Krzysztofowi. Trzymam za to kciuki i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się. Do usłyszenia.